Witam i zapraszam do recenzji pralki Electrolux. Jest to pralka o bardzo niewielkiej głębokości, rzędu 45 cm, ale wymiary na pewno pojawią się dokładne na początku tego filmu wraz z podaniem modelu. Jest to pralka o załadunku 4 kg. Maksymalne obroty możliwe to 1000 obrotów na minutę. Tutaj znajduje się pojemnik na proszek oraz na płyn do zmiękczania. Komora 1 do prania wstępnego, płyn do zmiękczania tkanin i miejsce na proszek do prania zasadniczego, czyli takiego podstawowego. Jeśli chodzi o użytkowanie tego pojemnika, to mam trochę zastrzeżeń do pojemnika na płyn zmiękczający z tego względu, że zawsze pod koniec zmywania, prania troszeczkę tego płynu tutaj na dnie zostaje, niedużo, może na milimetr, dwa, ale jest to dość przeszkadzające. No i po ukończonym praniu trzeba sobie ten pojemnik cały tutaj wyjąć i dokładnie oczyścić, żeby zachować no, pewną taką czystość tego sprzętu. Jeśli chodzi o sam zbiornik tutaj, tak jak widzicie, jest dość płytki, ale jeśli chodzi o jego wysokość, to jest on tutaj w zupełności, myślę, wystarczający. Tutaj przy okazji jest model tej pralki. Jest to model EWM 110-44NDU o maksymalnej mocy pobieranej 2000 W. Jeśli chodzi o sam zbiornik tutaj, no to nie ma żadnych wielkich tutaj technologii, tak, i myślę, że nie ma się o czym tutaj rozwodzić, nad czym rozwodzić. Więc może przejdźmy do ustawień tutaj programu i bardzo fajnego według mnie panelu sterowania tą pralką. Pierwszy krok to jest wybranie interesującego nas programu i tutaj mamy możliwość naprawdę dużej konfiguracji i dużej modyfikacji tego, jak chcemy, żeby dany program nam zadziałał. Na przykład najczęściej stosowany program do ubrań bawełnianych i tutaj dotykowo możemy sobie wybrać temperaturę. Standardowo jest 60, 40, jest możliwość 30 stopni, 20, możliwość ustawienia wody zimnej i 90 stopni. Tak jak widzicie, czas prania również się zmienia dynamicznie wraz z podaniem danej temperatury. Jeśli chodzi o wirowanie, to tak jak wcześniej wspomniałem, maksymalnie 1000 obrotów. Jest możliwość wybrania 800, 600, 400. Tutaj czas prania się nie zmienia. Bez wirowania oczywiście czas się zmienił. I tutaj jest możliwość też nieopróżniania wody po zakończonym praniu, z czego zazwyczaj się jednak nie korzysta. Przejdźmy do takich ustawień jeszcze tutaj dodatkowych. Tak jak tutaj wspomniałem, jest pojemnik na pranie wstępne. Jest to ten pierwszy pojemnik. I możliwość wybrania prania wstępnego. Pranie wstępne zwiększa nam czas prania o pół godziny. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, jest to oczywiście opóźnienie startu. Możemy wygrać 60 minut, 90, 2 godziny, 3 godziny, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nawet 20. Także jest to czas naprawdę bardzo dokładny i dość dowolny, więc można to sobie fajnie zaplanować. Jeśli ktoś chce oszczędzać i włączać zmywarkę, wyłączać pralkę, oczywiście w innych, tańszych taryfach. Jeśli chodzi o tryb łatwe prasowanie, no to tutaj czas zwiększa się jedynie o 5 minut. Ruchy bębna są pod koniec łagodniejsze. To pranie jest w sposób bardziej równomierny, rozłożone przed samym wirowaniem. Możemy również wybrać dodatkowe płukanie. No i dodatkowe płukanie zabiera nam dodatkowe 25 minut. Możemy również wybrać wszystkie możliwe opcje, tak, które nam zwiększą
czas prania o no, ładnych 50 tutaj minut. Natomiast no, ja z tych funkcji dość rzadko korzystam. Najczęściej korzystam z funkcji zmniejszania czasu prania na trybie bawełniane. Możemy ten czas zmniejszyć do 2 godzin 35 minut, 2 godzin 15 minut, a nawet do godziny 25, co nawet przy tak krótkim czasie daje bardzo zadowalające wyniki, jeśli chodzi o samo pranie. Jeśli chodzi o same programy tutaj, to bardzo fajnym programem jest również to, że możemy sobie manualnie wyprać coś tak ręcznie i włożyć później do pralki na samo wirowanie. Większość pralek, właściwie no, z którymi miałem do czynienia, tej funkcji samego wirowania nie miało i na przykład miało program jednocześnie płukanie z wirowaniem. Także tutaj jest pewna taka możliwość. Oczywiście mamy sam program płukanie, który zajmuje 25 minut. Jeśli chodzi więc o same tutaj nastawy tych programów, jest to bardzo fajne i po zakończonym praniu pralka wydaje z siebie tutaj takie odgłosy, tak jak słychać. Kilkukrotnie przypomina nam, że trzeba tutaj pralkę wyłączyć i opróżnić ją z prania. Nie można zrezygnować z tego dźwięku, więc jest on zawsze włączony, ale nie jest on uciążliwy i przeszkadzający w użytkowaniu, nawet jeśli włączymy pralkę dość późno. Jeśli mówimy od razu o dźwiękach i głośności, to trzeba wspomnieć o tym, że pralka jest, uważam, wyjątkowo cicha, jest bardzo dobrze wygłuszona. No i myślę, że tyle informacji Wam o tej pralce i funkcjonalnościach wystarczy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do subskrybowania i polubienia moich filmów. Dziękuję.